Dla jednych pierwszy dzwonek, dla innych ostatni. 2 września rozpocznie się nie tylko szkoła. Zacznie się także paraliż Katowic. Zaplanowana przebudowa węzła kolejowego sprawi, że część ulic zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, pieszego czy rowerowego. Efektem mają być całkowicie nowe wiadukty czy perony. Problem w tym, że na kilka dni przed rozpoczęciem inwestycji wciąż brakuje kluczowych projektów zmian w organizacji ruchu. Karolina Komada. To dopiero przedsmak tego, co już za kilka dni rozpocznie się w Katowicach. Szykuje się prawdziwy armagedon drogowy. Z początkiem września rozpocznie się przebudowa linii kolejowej E65. Ta przebiega przez całe Katowice. Początkowo zaplanowano remont 6 wiaduktów. W pierwszym etapie roboty będą toczyć się na ulicy Bagiennej, przy jednak utrzymaniu przejezdności, dlatego że tam mamy 2 obiekty drogowe nad linią kolejową i naprzemiennie będzie ruch utrzymywany. Drugi wiadukt planowany do zamknięcia we wrześniu to jest ulica Graniczna i trzeci to jest tutaj w obszarze centralnym, to jest ulica Mikołowska. W obszarze dzielnic południowych w pierwszej kolejności ma być zamknięty wiadukt w ciągu ulicy Kłodnickiej, ale przy utrzymaniu cały czas przejezdności ulicy Ligowskiej oraz ulicy Zamońskiej. Prace przygotowawcze mają rozpocząć się już w poniedziałek 2 września. Pierwszy wiadukt przy ulicy Bagiennej ma zostać zamknięty 9 września. Z każdym kolejnym tygodniem ma zostać zamknięty następny wiadukt. Choć zaledwie dni dzielą mieszkańców od rozpoczęcia jednej z największych inwestycji drogowych w województwie, Urząd Miasta w Katowicach wciąż nie otrzymał wszystkich potrzebnych dokumentów. Dla ulicy Bagiennej jest zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jest wdrażane oznakowanie, natomiast sposób czy ilość uciążliwości, utrudnień, jakie dla tego wiaduktu identyfikujemy, jest wielokrotnie mniejsza niż na przykład dla ulicy Mikołowskiej. A tu jeszcze projektu organizacji ruchu na czas przebudowy zamknięcia nie mamy. Prace na ulicy Mikołowskiej mają rozpocząć się 23 września. Samo zatwierdzanie projektu zmiany organizacji ruchu może trwać do 30 dni. Tego czasu już nie ma, jednak jak czytamy w stanowisku PKP PLK, projekt już wkrótce trafi do Urzędu Miasta w Katowicach. Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania ostatnich formalnych uzgodnień przez policję w zakresie sygnalizacji świetlnej dla ulic Granicznej i Mikołowskiej oraz organizacji ruchu dla ulic Załęskiej i Przodowników. Dla ulicy Mikołowskiej oraz Granicznej dokumentacja zostanie złożona do Urzędu Miasta Katowice na początku przyszłego tygodnia. Utrudnienia będą dotyczyć też przejazdów autobusowych. Nowe rozkłady jazdy pojawią się w momencie zatwierdzenia projektu zmian w organizacji ruchu. Zanim ta 4-miliardowa inwestycja przyniesie zamierzone efekty, mieszkańcy regionu będą musieli się uzbroić w cierpliwość, bo gigantyczne korki będą naszą codziennością przez najbliższe 4 lata.